Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o 5 produktach, po które warto sięgnąć, jeżeli zależy nam na redukcji wagi, ale ten film to przede wszystkim jedna duża przestroga dla wielu osób i o tym porozmawiamy w pierwszej kolejności, także zapraszam na odcinek. Moi drodzy, może zauważyliście, że tytuł tego filmu to tak zwany clickbait, czyli taki kontrowersyjny, przyciągający uwagę tytuł, który ma zachęcić Was do tego, żebyście kliknęli i ten film obejrzeli. No i jeżeli oglądacie, to prawdopodobnie był on dość skuteczny. I to jest tak naprawdę coś, przed czym chcę Was przestrzec. Oczywiście klikamy w tytuły, które są kontrowersyjne, klikamy w filmy czy w artykuły, które nas zaciekawią, zaintrygują, albo nieraz nawet wręcz wydaje nam się, że się z nimi nie zgadzamy. Tylko pamiętajcie, że osoby, które takie materiały tworzą, mogą nie mieć nic złego na myśli, tak jak ja, i rzeczywiście porozmawiam z Wami o tych 5 za chwilę produktach i też właśnie pokażę Wam, kiedy to ma sens, a kiedy nie ma, ale jakby coraz częściej pytacie mnie o moje zdanie dotyczące pewnych osób działających w sieci, pewnych artykułów i ja nie bardzo chcę to zdanie zabierać, bo jakby mam takie założenie, że nie będę publicznie, nie wiem, na przykład krytykować osób, a no przy niektórych to nic innego mi się tutaj za bardzo nie nasuwa na myśl, chociaż nie twierdzę też, że wszyscy, którzy tutaj produkują jakieś keto rzeczy w tej społeczności, oprócz mnie, to są w ogóle beznadziejni, bo tak jakby zdecydowanie tak nie jest. Natomiast no po prostu nieraz, nie wiem, czy ta potrzeba popularności, czy w sumie to nie do końca wiem co, no powoduje, że tego typu rad udzielamy i ruszamy jakieś takie kontrowersyjne tematy, czy mówimy o jakby kontrowersyjne rzeczy i czasem komuś możemy zaszkodzić. I właśnie dlatego chcę Wam przede wszystkim powiedzieć, żebyście zawsze przefiltrowali sobie to pod tym kątem, co autor chciał osiągnąć i czy na pewno ja mogę wziąć i tak jeden do jeden wykorzystać te informacje, bo wręcz samo żywienie ketogeniczne, nawet dobrze prowadzone, nie u każdego się sprawdzi. I ja to Wam nieraz mówię i nie każdy jego potrzebuje, więc ani dieta keto to nie jest żadna dieta cud, ani żadna inna dieta nie jest jakby, nie ma po prostu w sobie jakiegoś aspektu magii, czarów, że po prostu zadzieje się nie wiadomo co, tylko bardzo często jest to nasza ciężka praca i też takie indywidualne dopasowanie, działanie na co dzień, styl życia, więc o tym proszę pamiętajcie. I to nie jest tak, że od jakichkolwiek 5 składników w diecie od razu schudniemy. Chudnięcie jest również nieraz bardzo skomplikowanym procesem i zależy nie tylko od kaloryczności, ale też od naszych hormonów i od bardzo wielu aspektów, które nieraz samodzielnie, jak się na tym nie znamy i nie studiowaliśmy dietetyki nie potrafimy dobrze analizować wyników badań itd., itd. Nie zawsze sobie z tym jesteśmy w stanie poradzić, jeżeli szczególnie nasze zdrowie no nie jest w najlepszej kondycji. Dlatego też naprawdę z każdym moim podopiecznym ja pracuję trochę inaczej, jeżeli chcę zrzucić wagę, w zależności od jego potrzeb i od potrzeb jego organizmu. I dlatego też chociażby stworzyłam kurs Schudnij na Keto, gdzie krok po kroku przez kilkadziesiąt filmów jakby uczę tego, jak podejść indywidualnie do swojego własnego organizmu i daję taką mapę, takie narzędzia do tego, jak rzeczywiście to holistycznie ogarnąć. No ale przejdźmy do tych 5 produktów, które być może wspomogą Wasze odchudzanie, ale na pewno nie sprawią, że magicznie schudniecie, to o tym zapomnijcie. Szpinak, nie wiem czy o tym wiedzieliście, jest źródłem betainy i chodzi nam tutaj o coś, co ma trudną nazwę, fitoegdysteroidy. Dzięki właśnie nim, głównie dzięki nim, takie produkty jak szpinak, czy także cielęcina, wołowina, czy nawet krewetki sprawiają, że łatwiej jest niektórym z nas przybierać na masie mięśniowej, a to o tą rekompozycję też nam chodzi i to budowanie masy mięśniowej jest istotnym aspektem zmiany naszej sylwetki i redukcji tkanki tłuszczowej oraz normalizują nam się też poziomy glukozy, ten metabolizm glukozy. Więc szpinak jest jednym z produktów, które warto dodać do swojej diety.
Kolejnym produktem, który warto dodać do swojej diety i do swojego jadłospisu, jeśli chcemy schudnąć, to są nasiona chia lub jeżeli lubimy nasze bardziej polskie tutaj siemię lniane. To są produkty, które są bardzo bogate w błonnik. I w ogóle, ogólnie mówiąc, błonnik jest takim elementem naszej diety, na który zdecydowanie powinniśmy zwrócić uwagę i mówi się, że przynajmniej te 30 gramów, co na diecie keto, nie jest wcale takie łatwe do ogarnięcia, tak po prostu z pożywienia, ale da się to zrobić. Te 30 gramów błonnika warto mieć w swojej diecie, jeśli chcemy schudnąć. Między innymi dlatego, że błonnik zwiększa sytość i zwiększa objętość naszych posiłków, a przy redukcji zazwyczaj jemy trochę mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Dodatkowo błonnik zmniejsza wydzielanie się glukozy do krwi i jakby wzrost tej glukozy czy insuliny, co też jest istotne podczas redukcji wagi i przyspiesza formowanie się mas kałowych, czyli sprawia, że ten pokarm niestrawiony szybciej zostaje wydalany z naszego organizmu. To są takie główne, ale nie jedyne korzyści właśnie zwiększenia błonnika i badania pokazują, chociażby takie 10-letnie badanie Cardia, że osoby, w których diecie było tego błonnika więcej, znacznie rzadziej tyły przez okres tych 10 lat i też osoby, które mają mało błonnika z kolei, jedzą więcej w ciągu dnia, więcej kalorii niż właśnie osoby, u których tego błonnika jest więcej. Więc błonnik na przykład w postaci nasion chia czy siemienia lnianego, które też mają inne korzyści i wartości odżywcze, zdecydowanie polecam. Numer 3. I tu znowu będziemy mieć warzywo i tu jest dość kontrowersyjna sprawa. Seler. Seler w ogóle jest fantastycznym przeciwutleniaczem, ma masę antyoksydantów, czyli tych związków, które pomagają nam niwelować stany zapalne. A jak mam nadzieję wiecie, pozbycie się stanów zapalnych to jest jedna z kluczowych rzeczy, żeby skutecznie redukować wagę nadmierną, szczególnie masy ciała. Także pod tym kątem seler jest świetny i dodatkowo ma on niewiele kalorii, bo około 50 kilokalorii ma taka jedna łodyga selera. I tutaj przechodzimy do tematu, który też jest chwytliwy i może być takim clickbaitem, czyli jedz produkty, które mają ujemną kaloryczność. O co chodzi? No są osoby, które się tym tematem zajęły i chodzi o to, że jedząc jedną łodygę selera, która ma około 50 kilokalorii, podczas trawienia tego selera spalimy około 70 kilokalorii, tak to przynajmniej zostało zbadane. I jest tych produktów więcej, bo na przykład do nich należy też chociażby arbuz, a także woda, która ma kalorii zero, a też jakby jeżeli ją pijemy, to też część kalorii wydatkujemy. I mówi się, że jeżeli będziemy jeść te produkty, no to mamy jak tak naprawdę minusową kaloryczność tej diety. Natomiast uwaga, mam nadzieję, że rozumiecie, że nie może nasza dieta opierać się na samej wodzie czy na samym selerze i wtedy będziemy na deficycie kalorycznym. To nie o to tutaj chodzi. I też przestrzegam przed takim ścisłym trzymaniem się tylko i wyłącznie bilansu kalorycznego, bo jest bardzo wiele osób, które jedzą bardzo mało, czyli znacznie poniżej swojego zapotrzebowania kalorycznego, a nie chudną, bo właśnie nieraz przez tą za małą kaloryczność diety doprowadziły się do takiego spadku metabolizmu i takiego stanu alertu dla naszego organizmu, że po prostu ta redukcja nie jest możliwa. Także jak najbardziej chrupanie sobie selera do posiłku, nie pomiędzy posiłkami, jest czymś, co warto sobie wprowadzić, ale też nie oszukujmy się, seler nie jest jakimś magicznym warzywem, które sprawi, że po prostu od razu schudniemy, bo ma ujemny bilans kaloryczny. Numer 4. I tutaj już wychodzimy sobie z warzyw, przechodzimy do jajek. Bardzo Wam polecam jajka, pod warunkiem, że oczywiście nie mamy z nimi problemów, jeżeli chodzi o ich trawienie, nie mamy nadwrażliwości pokarmowych itd., itd., bo każdy produkt może jednej osobie służyć, a drugiej nie. Natomiast jajka są, po pierwsze, dość niskokaloryczne, ponieważ mają jedno jajko, to jest około 80 kilokalorii, a mają wysoką sytość nam dają. Jeżeli zjemy sobie takie białkowo-tłuszczowe śniadanie, na przykład jajecznicę, czy jajko sadzone, jajko na miękko, to zazwyczaj syci nas to na dłużej i tu znowu ta sytość jest dość istotna, jeżeli chcemy skutecznie chudnąć. Więc jest to dobry produkt. Poza tym ma bardzo dobre źródło, jest to bardzo dobre źródło aminokwasów, białek, które również przy redukcji są nam potrzebne, a także tłuszczów.
I szczególnie w żółtku jaja mamy taki aminokwas, który nazywa się cholina. Cholina jest potrzebna w naszym organizmie, ponieważ między innymi pomaga w emulgowaniu i w spalaniu tłuszczów. Czyli tym samym, jeżeli mamy odpowiednio wysokie poziomy choliny, łatwiej nam jest tą tkankę tłuszczową utylizować i spalać. Dlatego jajka są naprawdę fajne na diecie redukcyjnej, ale znowu, nie przesadzamy. Był u mnie na kanale już film o tym, czy polecam, czy nie polecam eggfast, czyli taki post tylko na jajkach i ja go nie polecam. Jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, to zapraszam Was do tego filmu. Także jajka moim zdaniem jak najbardziej tak, ale nie codziennie i nie tylko jajka. To chyba oczywiste. I przechodzimy do piątego składnika. Oczywiście jest ich znacznie, znacznie więcej, ale tutaj piąty składnik to jest źródło tłuszczu, którego też nie może nam zabraknąć. I tutaj chcę Wam polecić, nie po raz pierwszy, olej MCT. Niektórzy wciąż jeszcze się go boją, no bo to jakiś dziwny twór, jakiś ma taką nazwę, która nie brzmi naturalnie. Natomiast naprawdę moim zdaniem olej MCT jest świetny w różnych aspektach naszej diety, ale także w odchudzaniu. I tutaj są badania już, które to potwierdzają, bo było takie badanie, gdzie osoby z nadwagą wrzucono na dietę redukcyjną. Jedne miały, głównie opierały ją na dodatku tłuszczu w postaci oliwy z oliwek, a druga grupa na oleju MCT. I okazało się, że grupa z olejem MCT schudła więcej. I naprawdę olej MCT jest fajnym dla nas dodatkiem. Oliwa z oliwek również. Natomiast ja wielu moim podopiecznym polecam właśnie redukowanie przy zwiększonej ilości oleju MCT. Chociażby dodanie po łyżce do każdego posiłku, to już jest coś. Także polecam Wam wypróbować te 5 produktów i pamiętajcie, że to też jest nasza praca taka na co dzień, a nie tylko ad hoc zjedzenie garści szpinaku. No ale mam nadzieję, że skoro tu jesteście, to o tym wiecie. Cóż, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!